Cześć, witam Was, Marek Purczyński. A te informacje mogą być bardzo przydatne dla wszystkich, którzy cierpią na nadciśnienie tętnicze. Generalnie, co ja mogę Wam powiedzieć o nadciśnieniu tętniczym? Przecież nie jestem kardiologiem, nie jestem lekarzem, ale dobrze znam fizjologię człowieka i wiem, jakimi trikami można się posłużyć, żeby pomóc sobie w leczeniu i zbijaniu tego ciśnienia. Oczywiście, jeżeli to jest ciężka dolegliwość i to Wasze nadciśnienie jest bardzo nieuregulowane, trzeba łykać tabletki, ale często w Stanach, kiedy łapiecie się i nie wiadomo do końca, czy Wy jesteście już chorzy na nadciśnienie, czy to jeszcze nie do końca z nadciśnienie tętnicze, może się okazać, że prostymi technikami, prostymi ćwiczeniami de facto, jesteście w stanie doprowadzić swoje ciało z powrotem do balansu. Po pierwsze, to należy nam się kilka słów na temat tego, co to de facto jest nadciśnienie. No, logiczna sprawa. Mam za wysokie ciśnienie w swoich naczyniach krwionośnych. No i teraz fizyka, w zasadzie może z liceum się kłania. i de facto przyczyn nadciśnienia, przyczyny mogą być tylko dwie. Po pierwsze, albo mam za dużo płynu w swoich naczyniach krwionośnych i ten płyn nie ma jak się przemieszczać, więc generalnie jeżeli jest go więcej, to on mocniej naciska na naczynia krwionośne, albo z drugiej strony moje naczynia krwionośne są za bardzo obkurczone, co powoduje wzrost oporu dla przepływu tego płynu. I de facto Dlatego na przykład na pierwszą dolegliwość lekarze często zalecają y, leki diuretyczne, czyli leki odwadniające. Jeżeli będę miał w swoim przeobiegu mniej płynu, będę miał niższe ciśnienie. Ciekawostka jest taka, że zazwyczaj osoby, które z tego powodu mają nadciśnienie, zazwyczaj piją za mało i kiedy zwiększycie podaż wody, okazuje się, że to ciśnienie ulega wyregulowaniu, ale w takie ciekawostki już tutaj nie chcę. Wchodzić. Ja dzisiaj chciałbym się zająć tą drugą formą, o której wam powiedziałem i stanem, kiedy naczynia krwionośne są nadmiernie zwężone. Pamiętajcie o jednym, że wystarczy, że dwukrotnie zmniejszycie objętość, w zasadzie dwukrotnie zmniejszycie promień. Waszego naczynia krwionośnego, a ciśnienie wzrasta ośmiokrotnie, bo jest to 2 do sześcianu, czyli 2 razy 2 razy 2, więc nawet bardzo mała zmiana napięcia ścian tętnic powoduje, że ciśnienie może już bardzo mocno wzrosnąć. No i teraz co to znaczy, że nasze tętnice mogą się napinać i mogą się zwężać? Każda komórka w ciele człowieka i w zasadzie każda żywa komórka dysponuje w zasadzie tylko i wyłącznie dwoma zdolnościami. Komórki potrafią się kurczyć, i potrafią się rozszerzać. I w zasadzie cała przyroda, całe życie oscyluje wokół tego jednego prawa. Moje mięsie się napinają i rozluźniają. Komórki mojej wątroby się ściskają i rozluźniają. Komórki mojej trzustki się ściskają, rozluźniają. Komórki płuc. Każda jedna komórka robi te tylko dwie rzeczy. Ona się zmniejsza i zwiększa, a efektem, ubocznych, tych, efektem ubocznym tych dwóch praw jest sekrecja całej masy hormonów, jest przepływ krwi itd., itd., itd. No i teraz co się dzieje. Generalnie, kiedy twoje ciało jest w stanie ucieczki albo walki, czyli kiedy jesteś w stresie, kiedy jesteś przewlekłe w takim stanie, że gdzieś się spieszysz, kiedy bombardujecie cały czas duża ilość informacji, to twoje ciało chcąc nie chcąc, zaczyna się robić coraz bardziej takie. Zaczynają ci się spinać w karku, zaczynają ci się zaciskać dłonie w pięści, zaczynasz spłycać oddech. Jest to absolutnie normalna fizjologiczna reakcja stresowa. I teraz, kiedy ta reakcja stresowa wyraża się przez długi czas, człowiek dostaje problemów z trawieniem, z oddychaniem, z biciem serca, chociażby nawet z tego powodu, że wszystkie naczynia krwionośne zaczynają się obkurczać. Ponieważ pamiętajcie, że tętnice to takie naczynia krwionośne, które w swoim śródbłąku, które w swoich ścianach mają mięśnie gładkie. Te mięśnie gładkie podlegają najprościej po ludzku, można powiedzieć, naszemu nastrojowi. Kiedy jestem wkurzony, pobudzony, zdenerwowany, mięśnie gładkie ulegają obkurczeniu, co powoduje, że tętnice zmniejszają swoje światło i voilà, mam dzięki temu przez to de facto nadciśnienie. I teraz jest dla Was bardzo ważna informacja, że w zasadzie mamy w naszym organizmie pewien czujnik, który ocenia, jak wysokie ciśnienie krwi jest w naszym całym kryobiegu. Jest taki, taki rejon anatomiczny, który nazywa się zatoką szyjną i de facto jest to miejsce, które jest położone zdecydowanie powyżej Waszej krtani, Blisko tutaj żuchwy w tej okolicy, tutaj zazwyczaj jak ktoś jest nieprzytomny, przykłada się palce i sprawdza się, czy ta osoba ma puls, czy ta osoba jeszcze żyje. Na tętnicy szyjnej wspólnej, która zaraz w tym miejscu będzie się rozwidlała. Tętnica szyjna wewnętrzna pójdzie do mózgu, tętnica szyjna zewnętrzna odda krew na okolice głowy, twarzy i cały ten rejon. I generalnie w tym rozwidleniu, czyli w tym, w tym miejscu, które nazywa się Zatoką Szyjną, to miejsce jest bogate w komórki, które nazywają się. Baroreceptorami. Są to komórki, które określają poziom waszego ciśnienia krwi. Stąd w momencie, kiedy to ciśnienie krwi jest zbyt wysokie, automatycznie poprzez nerw błędny, czyli nerw, który wychodzi z mózgu do wszystkich kluczowych narządów w naszym ciele, trafia informacja chociażby taka, że serce musi przyspieszyć. Czyli jeżeli mam, czuję, że te baroreceptory ulegają pobudzeniu, serce zaczyna przyspieszać i rośnie nam puls, czyli generalnie. Kiedy puls zrośnie, automatycznie będzie również zastało ciśnienie, ponieważ serce tłoczy krew dynamicznie, stąd ta krew będzie, można powiedzieć, bardziej zbierała w całym tym łożysku naczyniowym. I teraz powiedziałem wam o, tym, o tych kątach szyjnych z jednego powodu. Jest to rejon, który jeżeli poddamy bardzo delikatnemu masażowi, jesteśmy w stanie w ten sposób, to jest informacja z książek medycznych, jesteśmy w stanie w ten sposób złagodzić pust, czyli tak naprawdę, jeżeli serce wpada w tachykardię, jeżeli zaczyna to serce nam szybko bić, to nawet lekarze pierwszego kontaktu i kardiolodzy są nauczeni, wiedzą to, że delikatne przyłożenie ręki, w zasadzie dwóch palców, wskazującego i środkowego, w okolicy tych kątów szyjnych, już powoduje, że po kilku minutach takiego masażu jesteście w stanie obniżyć puls, ale również jesteście w stanie uregulować ciśnienie krwi. Stąd ja robię to na siedząco, ale jeżeli masz problem z nadciśnieniem, dobrze, żeby przejść do leżenia i możecie sobie zrobić doświadczenie. Zmieśćcie sobie ciśnienie przed, Wykonajcie ten masaż, usiądźcie, poczekajcie chwilę, żeby krążenie krwi się unormowało i zbadajcie na nowo ciśnienie i zbadajcie na nowo puls. Gwarantuję Wam, że ten odczyt będzie na pewno w drugim pomiarze niższy. Jest to sprawdzone dowodami naukowymi. I w zasadzie w każdym podręczniku medycznym, jak wam już o tym mówiłem, takie informacje można znaleźć. Stąd zobaczcie, przykładam palce w tą okolicę. Muszę być w miejscu, w którym wyczuwam puls, czyli muszę być w miejscu, gdzie czuję tętnienie krwi. I teraz moje zadanie nie polega na tym, że chcę to zgnieść i chcę tę tętnicę szyjne zacisnąć, chcę delikatnie rozmasowywać w zasadzie powierzchnię samej tętnicy. Robię to bardzo miękko, bardzo luźno, i nawet, jeżeli jesteś ciężko schorowaną osobą, z, z dużym poziomem miażdżycy, z dużym poziomem blaszki miażdżycowej w naczyniach krwionośnych to takie bardzo delikatne głaskanie nie zabije Cię, nie zrobi Ci problemu. Pamiętaj, to nie jest żadne szarpanie, to nie jest żaden docisk. Siła, którą tutaj aplikuję, to kilkadziesiąt gram tak naprawdę. Chcę pracować naprzemiennie. Chwilę rozmasowuję, powiedzmy kilkadziesiąt sekund, może minutę. Jedną stronę, chwilę rozmasowuje drugą stronę. Nie chcę wywierać nacisku na dwie tętnice szyjne naraz, bo to może spowodować, że będę miał trochę gorszy dopływ krwi do mózgu, mogę się po prostu gorzej poczuć. Pamiętajcie, że ja robię to na siedząco, żebyście lepiej to widzieli. Wy wykonujcie tą technikę najlepiej leżąc z głową podpartą na poduszce. Kilka minut, powiedzmy do pięciu minut naprzemiennie takiego masażu. Już powoduje, że poczujecie się luźniej, już powoduje, że, że, że poczujecie się bardziej miękko i co najważniejsze, łożysko naczyniowe, czyli naczynia krwionośne dostają informację, żeby się rozluźnić, żeby się otworzyć, co to ciśnienie nam radykalnie obniży. Prosty mechanizm, który działa tak naprawdę dokładnie w taki sam sposób, jakbyście połknęli tabletkę. Tabletka, poprzez środek chemiczny, wywiera na receptory pewien, pewien wpływ, i receptory reagując, wysyłają komendę do mózgu. Mózg to przetwarza, odsyła komendę do. Choćby serca i do błonka naczyń Zamiast chemii, możecie się posłużyć, że tak powiem, elektryką, czyli poprzez bodziec mechaniczny, który powoduje reakcję elektryczną w ciele, jesteście w stanie wyzwolić dokładnie ten sam sposób. Więc, jeżeli nadciśnienie nie jest nadmierne, po pochoinkę łykać kolejną tabletkę, skoro jesteście w stanie bez efektów ubocznych popracować de facto swoimi palcami. Drugi sposób, na który chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to naturalnie techniki oddechowe. Jeżeli regularnie będę zwracał uwagę na głęboki, rzadki i spokojny oddech, znowu jestem w stanie, tak jak poprzez ten nacisk, wpłynąć na nerw błędny, którego zadaniem jest rozluźnienie całego ciała. Czyli w stresie, pamiętajcie, wszystko w ciele nam się kurczy, a kiedy jestem podczas takiego masażu, kiedy jestem w stanie. Relaksu poprzez głęboki wdech, długi wydech, pauzę. Znowu głęboki wdech. Chwilę trzymam. Znowu wykonuje głębszy wydech, pauzę. Taka technika jest nazwana oddechem kwadratowym. Generalnie nagrałem już taki film pod tytułem Głęboki relaks. Jesteście w stanie sobie spokojnie do niego odoczyć, wygooglować go, więc też do niego zapraszam. Więc pamiętajcie, że techniki oddechowe to kolejna sprawa, która może spowodować, że ciśnienie krwi w naszym ciele będzie niższe. Stąd zapamiętajcie tą technikę i ten masaż, zróbcie sobie to proste doświadczenie i jeżeli cierpicie na nadciśnienie, to regularna, codzienna praca w okolicy tych kątów szyjnych może być dla Was bardzo pomocna. Wszystkie techniki, które będą miały za zadanie rozciąganie karku również będą pomocy, ponieważ jeżeli jestem stale tutaj w napięciu, może być tak, że moje mięśnie wywierają stały nacisk na te baroreceptory i z tego powodu ciśnienie krwi ulega podwyższeniu. Stąd Pamiętajcie, że luźniejsza szyja to automatycznie luźniejsze tętnice, mniej spięte tętnice, a te spięte tętnice bądź te luźne tętnice wysyłają komendy do wszystkich in innych tętnic i powodują, że generalnie krew krąży w nas w bardziej fizjologiczny, tańszy i bardziej przystępny sposób. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli interesują was sposoby w zasadzie samodzielne, domowe, bezpieczne sposoby, które mogą uregulować wasze zdrowie i poprawić wasze samopoczucie, odsyłam was do opłczyńskich platform, gdzie możecie znaleźć całą masę ciekawych zestawów treningowych, ciekawych postępowań dedykowanych różnymi, różnym częściom ciała, gdzie jesteście w stanie samodzielnie dbać o swoje zdrowie, to zdrowie poprawiać. Jeżeli je kiedyś straciliście, to, to zdrowie pomału, Odzyskiwać. Możecie również, jeżeli wy jesteście zdrowi, zrobić prezent komuś i kupić taki kurs bądź taką metodę dla kogoś wam bliskiego, którego chcielibyście widzieć długo w dobrym zdrowiu i w dobrej formie. Ja już Wam za, ten, za uwagę w tym odcinku dziękuję. Spróbujcie tą technikę, dajcie znać, co o niej myślicie. Możecie napisać, jak zmieniało się Wasze ciśnienie i Wasze tętno po tym masażu. Jestem ciekaw, jak duży odzew się pojawi. No i co, do zobaczyska w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, Marek Wurczyński.